Ekscelencjo, czy jest sens cierpieć w walce o krzyż? Jeśli tak, to jaki? Pytanie, o jaki krzyż trzeba walczyć. Jest różnego rodzaju krzyż, jak wiemy, bo jest też krzyż materialny, ten, który chociażby wisi w wielu urzędach, w sejmie, w szkołach, w szpitalach. I wiemy, że o ten krzyż trzeba walczyć, żeby był właśnie po to, żeby nawet dla niewierzących ludzi mówił o tym, czym jest Europa, czym jest nasza kultura, czym jest ofiarna miłość, posunięta aż do ofiary ze swojego życia dla kogoś innego. I że w walce o taki krzyż nieraz się bardzo cierpi. I to cierpienie ma sens w moim najgłębszym przekonaniu. Są krzyże duchowe. Są krzyże wyznaczone przez nasze cierpienie cielesne. Tu nie chodzi o to, żeby chcieć za wszelką cenę cierpieć. Chrześcijaństwo nie jest religią cierpiętników. Ani tych, którzy byliby, mówiąc językiem freudowskim, masochistami. Chrześcijaństwo jest religią polegającą na wierze w Boga, który jest miłością. Miłością wykraczającą poza wszelkie ludzkie wyobrażenia o miłości, bo tylko dzięki Chrystusowi świat poznał, co to znaczy ofiarna miłość z siebie dla drugiego. Najwybitniejsi nawet myśliciele przed Chrystusem, greccy, Platon, Sokrates, Arystoteles, o czymś takim w ogóle nie mówili i czegoś takiego chyba w ogóle nie pojmowali. Chrześcijaństwo coś takiego głosi. I to jest cudowne. Taka miłość ofiarna. Gdzie jest ofiara, tam jest cierpienie. Wyrażane także w sposób metaforyczny czy symboliczny jako krzyż. Chrystus mówił: chodź za mną. Chodźcie za mną. Niech każdy, kto jest moim uczniem, dźwiga swój krzyż. Bo każdy taki krzyż ma. Chodzi o to, żeby go dźwigać. Żeby nie uciekać przed nim, bo to jest nieprawda o naszym ludzkim życiu. To jest nieprawda o nas samych. Ale Chrystus nie mówił: chciej krzyża. Mówił: przyjmij to, co staje się udziałem twojego życia i idź razem ze mną zbawiać świat. To mówi Chrystus. I w takim sensie od krzyża nie powinniśmy uciekać. Ale wcale nie chodzi o to, że mamy siebie, czy to dosłownie, czy metaforycznie rzecz biorąc, biczować. Czy jakoś wewnętrznie, czy zewnętrznie cieleśnie kaleczyć. Bo to jest absolutnie niezgodne chociażby z tym, co jest zawarte i w piątym przykazaniu dekalogu, i w tym, co Pan Jezus mówi, żeby kochać bliźniego jak siebie. Siebie mamy kochać. I kochać mądrą miłością, będącą punktem odniesienia w myśleniu o tym, jak mamy kochać drugiego człowieka. Ale zdaję sobie sprawę, w tak rozumianą miłość i w tak rozumiane życie chrześcijańskie krzyż jest rzeczywiście wpisany. I nie wolno nam lekceważyć tego, co powiedział Pan Jezus. Kto chce być moim uczniem, a nie chce dźwigać swego krzyża, nie jest mnie godzien. Jakby kryterium godności
tego, by być uczniem Chrystusa, jest gotowość, by wziąć krzyż w różnej postaci, jaki staje się udziałem każdego z nas.